pokazać jedno z większych pudełek, które posiadam. A jest to Computron z generacji pierwszej w takim gift secie, gdzie wszystkie technoboty są w jednym pudełku. Nie jest to oryginalna wersja, jest to chińska reprodukcja, ale jest ona o bardzo dobrej jakości, także ma odzorować to, co miło widoczne w sklepach. Dokładnie taki zestaw nie wiem, czy był dostępny. Z tego co wiem, tutaj może coś się różnić trochę, ale na przykład wiem, że tutaj ten czarny fragment powinien być za stopą Lightspeeda. Także między innymi tak można rozróżnić te pudełka. Tutaj niestety mam trochę pewną tą szybkę. O, mój kot zaraz tutaj się czai, widzę. Tutaj mamy z boku pokazane figurki. Jeśli się nie mylę, tutaj też jest jakaś różnica kolorystyczna, dzięki czemu można powiedzieć, że nie jest to oryginał. Tak wygląda tył. Także wszystko jest pokazane bardzo fajnie. Z opisów technogotów wynika, że są trochę psycholami, socjopatami i w ogóle. Także nie czytałem ich wcześniej, ale teraz widzę, że troszeczkę dziwnie są przedstawione w tych opisach. No. Ale tak wygląda pudełko. Więc przyjrzyjmy się może zawartości. Tu mamy w środku wszystkie technoboty w takiej fajnej styropianowej formie. Mamy też instrukcje i naklejki, jakieś dodatkowe akcesoria i w tych wersjach KO bywa tak, że częściej można spotkać więcej części niż mniej. I tak jest właśnie w tym przypadku. Tych części jest więcej niż być powinno. Także mam parę podwójnych. Także bardzo lubię takie rozmieszczenie, lubię te styropianowe formy. I może zrobimy tak, że wyjmę je teraz i pokażę wam je bez tej tacki. Tak wyglądają technoboty obok siebie. Dałem już ich indywidualne uzbrojenia. Czyli tutaj te dwa działa w Afterburnerze, te dwa działa tu w Lightspeedzie. Tutaj takie dwa w Nosconie i tutaj takie małe w Scattershocie. Imiona, no powtórzę je teraz po raz kolejny, to jest Noscon, Lightspeed, Scattershot, Strafe i Afterburner. I jest to chyba mój ulubiony kombiner. Głównie dlatego, ponieważ posiadałem kiedyś kasetę VHS z odcinkiem, kiedy się pojawił, więc no, dosyć dobrze go pamiętam. Same technoboty są takimi futurystycznymi pojazdami. To jest Noscon, który jest takim futurystycznym maszyną kopiącą. To jest dosyć popularne w sumie w Transformerach, takie tego typu pojazdy. Bardzo fajny, malutki pojazd. Mamy Lightspeeda, który jest takim zwykłym, futurystycznym pojazdem. Najbardziej przypomina chyba to, co jest nam bliskie, co możemy spotkać na ulicy. Chociaż no, jak to bywa, też jest nietypowy, ale już jest dosyć fajny, dosyć taki standardowy. Strafe, bardzo mi się podoba ta forma myśliwca. Także to jest chyba jeden z moich ulubionych. Te części są akcesoriami. Po ich zdjęciu mamy taki troszeczkę wybrakowany samolot, także no, tego akurat nie jestem fanem, ponieważ lubię jak bez akcesorii figurki istnieją same w sobie, ale mamy coś takiego. Tu mamy Afterburner, który jest takim motocyklem, chociaż wydaje mi się, że to jest kokpit, więc jest to raczej pojazd dwuśladowy niż motocykl. Także tak się prezentuje. Staram się zorientować, czy ten port nie powinien być jakoś odwrócony, ale chyba nie, to jest inny plastik. Że tak wygląda Afterburner i przywódca, czyli Scattershot, jest takim statkiem kosmicznym, dosyć fajny, duży. Wygląda trochę dziwnie, ale ma taką nietypową transformację i posiada on trzy tryby, no może nawet cztery powiedzieć, jeżeli liczymy tryb torsu. Przepraszam, te części są wyjmowane. Możemy je wyjąć i po transformowaniu go w połowie, czyli kiedy zostawimy coś takiego, jeśli się nie mylę, a to się może wspomogę instrukcją. O, musiałem się wspomóc instrukcją, ponieważ jest dosyć to umowny tryb. Także wykorzystując tarczę od kombajnera w czymś takim, usuwamy ją tu. To w tej mojej wersji jest dosyć sztywne, ponieważ no, ta wersja KO nie jest tak dokładnie dopracowana. I w wciśnięciu tego guzika mamy coś takiego jak takie działko. Czyli mamy artylerię.
Fajny taki dodatek, powiedzmy, ukryty tryb. Były używane w serialu, także jest to istniejący tryb. I może zrobimy tak, że przetransformuję teraz z tego kadru te małe figurki, potem przejdziemy do dużej i przejdziemy do kombinera. Czyli transformacja noskona jest dosyć prosta, jak to bywa, tych małych figurek. Niestety trzeba wyjąć te działka, które dosyć głęboko tu siedzą. Widzimy już tu głowę. Tak wysuwają się nogi. I ręce przesuwamy do góry na takich, widzicie tutaj, stawach. Czyli najłatwiej jest na mnie to tak okręcić i potem okręcić z powrotem. I posiada on oczywiście działko. A to działko to jest, też muszę sprawdzić w instrukcji, to jest jego działko. No, mogę się domyślić po kolorze. Ja nie byłem pewien, ponieważ mam takie wrażenie, że jest jakby do góry nogami. Co mogło się zdarzyć, żeby modelowali to do góry nogami, ale no i mam tu problem z włożeniem go. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Dobra, jakoś się udało. No, niestety w tych wersjach KO to ręce nie jest taka, jaka być powinna. Także wiele razy trzeba się siłować. Ja nie boję się, bym coś złamał, bo jest to twardy plastik, ale o, dobra, udało nam się. Noskon ma swoje działko. O, fajny robot, przypomina to, co jest w serialu. No te małe akurat no, nie były niczym specjalnym, były po prostu takimi moimi postaciami, ale mają fajną kolorystykę. I teraz jest Afterburner, przepraszam, Lightspeed. Tutaj mamy takie coś, przesuwamy to do góry, następnie. To okręcamy tu i mamy ręce, które tam. Te działka mogą teoretycznie zostać na miejscu, ale no ja je wezmę na bok, ponieważ widzicie, łatwo spadają. Jego działko to jest to, taki malutki karabinek. I wsadzamy je tu. No gdzieś takiego niestety, co jak widzicie, nogi mu się zapadają. No, wygląda tak, także no. Dziwne są te jego kształty, ale cóż zrobić. Mój ulubiony Strafe. Transformacja także jest prosta, jak wszystkich tych małych. Widzicie, że tutaj naklejki odchodzą w których miejscach, także no nieco potem się tym zajmę. Na razie może to jakoś zablokuje, jest dobrze. No w zasadzie to wszystko. Czyli tak wygląda Strafe. Posiada on swoje małe działko, które można mu dać do dłoni. I wygląda coś takiego, jednak ma te dwa pylony na ramionach, które także można wykorzystać jako działka, więc ja może zostawię go w tej konfiguracji, a potem pokażę wam z tym działkiem. Następny jest Afterburner. Także trzeba wyjąć te działka z niego. No, ma dosyć fajną transformację, czyli to przesuwamy tu, to koło ląduje z tyłu. Tak, musimy sobie zrobić miejsce i o, tak, to zrobić. Tu mamy to. I mamy taką. No, wydaje mi się, że ma lepsze proporcje z całej grupy. I jego działko to będzie takie dwa karabiny. Mam chyba właśnie je podwójne. Tak mamy, takie trzyma. Mam drugi, czyli trafiły mi się podwójne te działka. Dobrze. I może teraz pokażę wam scattershota na przybliżeniu. Teraz transformacja scattershota wygląda tak, że chowamy to tu. Tą tarczę musimy zdjąć. Jak widzicie, jest on tak przykręcony w bok, także musimy go teraz przykręcić w właściwą stronę. Wcześniej łatwiej jest wyjąć jego dłonie, które są tak dziwnie tu włożone. I teraz staram się wsunąć, gdzie jest przód, ale przód jest tu. W tym miejscu. Tak, pomyliłem się, ponieważ te nogi trzeba po prostu przekręcić w drugą stronę, bo nie przechodzą tutaj. Czyli jeszcze raz, przód jest tu. To musi być tak. I teraz to ląduje na plecach. Tu są stopy. To jest bardzo, bardzo sztywna część,
strasznie ciężko mi ruszyć. Udało się. Teraz wysuwamy głowę i mamy gotowego scattershota. Prezentuje się tak, jest gigantyczny w porównaniu z innymi. Tu możemy mu dać tą broń, która także bardzo ciężko wchodzi. I w te porty po bokach można wsadzić mu takie małe działka, które były wcześniej. Tak to zrobię tu, a drugie działko jest... Tak wygląda z tymi działkami. Tak prezentuje się z innymi. Także no, to mi się bardzo nie podobało w tym, ponieważ no, jeden duży robot, cztery małe roboty daje jednego troszkę większego robota, a wolę jak jest po prostu pięć takich samych postaci w takiej samej skali, które tworzą razem coś większego. No. A tutaj mamy takie troszeczkę zwiększenie tego robota, no ale wygląda fajnie, prezentuje się interesująco w tych kolorach, chociaż chyba w oryginale były troszeczkę inne. Naprawdę wolałbym, żeby on był jakiejś takiej wielkości, oni byli troszeczkę wyżsi, to by mogło naprawdę o wiele fajnie wyglądać. Także może przejdźmy do postaci połączonej za chwilę. Zaczniemy już od stóp, a jedną ze stóp jest, są, a stopami są Noscon i Lightspeed. Także wyjmiemy mu tą jego broń i patrząc teraz na to, na pomocnika takiego mojego, tak wygląda stopa i po prostu wsadzamy tu, wsadzamy tu taką podstawkę, troszeczkę cofnąłem kamerę, żeby mieć więcej zapasu, teraz noską, w jego przypadku po prostu okręcamy jego części tu, to możemy zostawić w dowolnej konfiguracji. Więc mi się wydaje, że tak będzie dobrze. Zamieszczamy tu jego stopę. I mamy drugą stopę. Także może teraz zajmiemy się scattershotem, który tworzy główną część kombinera. I te jego ręce łączymy tutaj do środka, one nie są nam potrzebne do niczego. Musimy to robić niestety w takim okręconym torsie, żeby było miejsce. Teraz to zginamy do tyłu. I tu na dole ujawnia nam dwa porty. I tu na ramionach są dwa i trzeba je po prostu wyjąć teraz. Muszę to zrobić poza kamerą, ponieważ dosyć sztywne to wszystko jest. Mamy coś takiego, głowa schowała się w dół i możemy włożyć te części z nogi. Jedna. Ten system niestety działa tak, że tą wkładam, częścią, którą wkładamy, jest głowa i w przypadku, kiedy jest srebrny plastik, to srebrna farba, to niestety jest ona niszczona. Także spory minus w tej kwestii. Teraz tak, Strafe tworzy lewą rękę. Także możemy go wydłużyć albo nie zostawić takiego. Nie pamiętam dokładnie, jak być powinno, ponieważ chcę, żeby ręce były takiej samej długości. Także zrobimy to na razie tak. Wsadzamy pięść i umieszczamy to tutaj. Podobnie jak inne. Ta część nam trochę przepraszam, przeszkadza, także troszeczkę rękę odgiąć. Myślę, że spróbuję ją wysunąć trochę w dół, żeby była trochę dłuższa. Następnie Afterburner. W jego przypadku możemy użyć nawet działek z tego, z trybu pojazdu, jeśli chcemy. Ale no, w zasadzie musimy zrobić tylko tyle, że przykręcamy to. I tu jest jego pięść. Mamy coś takiego i czy ta długość jest taka sama? Myślę, że tak. Także zamieścimy może tu działko z trybu pojazdu. Ta część wchodzi tu. I trzeba się trochę siłować, żeby to trafić. Jak słyszycie, plastik, szeroplastik, więc
spora szansa, że coś zostanie tak bardzo starte. Także tu mamy to. Usuniemy troszeczkę w bok. Tu spróbujemy włożyć tą broń, chociaż nie wiem, czy w tej dłoni akurat może ją trzymać. Teraz się przekonamy. No, po takim lekkim przekręceniu jest to możliwe. Także tak wygląda na razie komputer. On jest już całkiem wysoki i zostaje nam montowanie części, czyli jest to taka klatka piersiowa, tarcza na klatkę piersiową i głowę. Nasuwamy na tą głowę. O. No i komputer jest gotowy. No i muszę wam przyznać, że podoba mi się bardzo ta kolorystyka. Może dajmy to, żeby dłoń była bardziej widoczna. Podoba mi się ta kolorystyka i właśnie przez to lubię tego kombajnera, więc jest dosyć podobne do tego, co było w serialu. Ma takie ciekawe połączenie kolorów i różnych dodatków. I jako jeden z niewielu posiada całkiem dobrą artykulację, jeśli nie mylę. Czy potrafi zginać kolana? Myślę, że potrafi. Tak, potrafi zginać kolana, chociaż nie może zginać stóp, więc dużo mu to nie daje. Ale no, to wygląda z tyłu, czy jest to klęczący scattershot w zasadzie. Ale no, jest coś w tych kolorach, co mi się podoba, bo są to połączenie barw. Jestem fanem czerwonego, a tu mamy takie różne odcienie, które są równoważone troszeczkę przez inne kolory, jak na przykład tutaj te pomarańcze. Także wychodzi teraz ten komputer w wersji Combiner Wars i wychodzi on w dwóch wersjach. W wersji japońskiej United Warriors i w wersji Hasbro. I jest on zrobiony z różnych figurek, które niestety są przeróbką wcześniejszych. Także scattershot w obu przypadkach jest Silverboltem z Combiner Wars, a kończyny są z różnych innych figurek przerobione. No i szkoda wielka, bo no, nie wiem, czy jestem w stanie zaakceptować tamtą figurkę jako komputrona, z racji, że no, zbyt przypomina mi inne figurki, z których jest przerobiona. Więc kolorystycznie może pasuje. Poczekam, aż pojawią się jakieś inne zdjęcia. Więc tak wygląda komputer z generacji pierwszej. Wersja KO, czyli wersja nieoryginalna. Też bardzo bliska temu, co mogliśmy dostać kiedyś w sklepach. I tak wygląda moja prezentacja. I dziękuję wam za obejrzenie filmu i zapraszam w przyszłości na następny.